Kiedy przyszła Solidarność, wybuchła Solidarność, to był ten piękny okres 80-81 rok, ja zostałem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, później przewodniczącym Solidarności Uczelni Krakowskich. I zaczynały się już najprzeróżniejsze problemy. I wtedy zaczynaliśmy jeździć do Watykanu, radzić się papieża. I nie będę o tym opowiadał, dlatego że to były nieraz sprawy techniczne, ale opowiedziałbym jedną historię, którą do dzisiaj pamiętam i która nie dotyczyła Solidarności. To był tuż przed stanem wojennym. Tu już nie było żywcem, jak pracować o naukowo, prawda, nie było leków i tak dalej. I ja byłem jeszcze, pojechaliśmy z kolegą moim, nieco starszym, bardzo wybitnym uczonym. Jestem przekonany, wówczas największym polskim uczonym. Byliśmy w Mediolanie na kongresie, we dwójkę. No i marzyło nam się, a jakbyśmy tak skoczyli do Watykanu. No więc przez księdza Dziwisza, jakieś znajomości, tego skończyła się nam te zajęcia w Watykanie. Siedliśmy w nocny pociąg, pojechaliśmy do Watykanu. Mieliśmy być przyjęci rano przez Ojca Świętego, a z różnych powodów to się przeciągało i powiedziano nam, że papież przyjmie nas na kolację. Dostaliśmy się wieczorem i przyjaciela mojego, tego wybitnego uczonego, nurtowała jedna rzecz. Czy zostać w kraju, czy nie zostać? To było takie pytanie, które wielu ludzi wtedy nurtowało. Ja to przeżyłem w swoim życiu kilkakrotnie. Jako młody człowiek byłem w Stanach Zjednoczonych i miałem to za sobą. Miałem zdecydowanie jasny pogląd. Ale ja go rozumiałem, bo badania były mi bliskie. On był bardzo wybitnym człowiekiem. Miał absolutnie otwartą drogę w Anglii, w Ameryce. Czekali na niego. No i byliśmy u Ojca Świętego i byliśmy na tej kolacji i tak dalej. W końcu to pytanie padło. I wtedy pamiętam, papież tak spojrzał tym swoim człowiekiem niesamowitym i powiedział do tego mojego przyjaciela: Panie profesorze, a pytanie było, czy mam zostać, czy nie? A papież spojrzał na niego i powiedział: Panie profesorze, a czy nie wystarczy, że już ja musiałem zostać? I to była po prostu fantastyczna odpowiedź.